Niedzielski alarmuje, mamy ponad 50%. Wzrost wzrost zakażeń w Polsce. Adam Niedzielski, w środę ponad 350 przypadków. Szef resortu zdrowia, pytany w mojego o jego prognozy na temat czwartej fali, odparł, że obecnie nie mamy dużej liczby zakażeń w Polsce, ale są zauważalne regularne wzrosty zakażeń, które utrzymują się na poziomie 20-25%. Przy porównaniu tydzień do tygodnia, dzisiaj będzie ponad 350 przypadków, co w stosunku do poprzedniego tygodnia oznacza ponad 50% wzrost, więc może dobrze, że jest to taki sygnał, który ma nas zdyscyplinować i przypomnieć o tym, że pandemia cały czas jest z nami, powiedział Niedzielski. Podkreślił, że z uwagi na liczbę osób zaszczepionych, czwarta fala nie będzie takim obciążeniem dla systemu ochrony zdrowia jak poprzednie. Ci, co się nie zaszczepili, są o wiele bardziej narażeni na te najgorsze konsekwencje, stwierdził niedzielski. Więcej ludzi jest zabezpieczonych, na pewno ta fala pandemii będzie się w mniejszym stopniu przekładała na liczbę hospitalizacji i zgonów, dodał minister zdrowia. Zmarło ponad 75 tysięcy osób we wtorek. Ministerstwo Zdrowia podało, że odnotowano 285 nowych zakażeń koronawirusem, a 5 osób zmarło na COVID-19. Łącznie od 4 marca ubiegłego roku, gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 2888 670 przypadków. Zmarło siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć osób z COVID-19.